Siemka, siemka. Dziś na warsztacie Diabolini. Już go kiedyś miałem. Są odcinki, była robiona góra silnika, tłok, nowy cylinder. Głowica była cała rozebrana, zawory dotarte. Gaźnik wyczyszczony. No i niestety coś się niedobrego podziało. No i tu standardowo TRX stoi jak stał. Kład opy gotowy. Łańcuch wymieniony, nasmarowany. Naciągnięty tak jak trzeba. Sprzęgło działa, także kład gotowy. Kawasaki też już działa. Byłem się przejechać właśnie, sprzęgło było zmienione, komplet tarczy, przykładki sprężyny i gwint od spustu oleju, bo był obrobiony już nie raz. Teraz na taki klej dwuskładnikowy, tulejka wklejona, no nic tam innego nie szło wymyśleć chwilowo, na szybko. Ale trzyma fest, można porządnie dociągnąć, także polecam takie tulejki, dosyć grube, stalowe. No ale dobra, przejdźmy do tego. Ciekawa sytuacja. Zobaczcie, kopka. Kręcę kopką, tu dekiel ściągnąłem. Aha, kółko stoi. Przeskakuje tutaj łańcuch luźny. Kolega odpalił i co? Przeskoczył rozrząd, także co się wydarzyło, ciężko powiedzieć, czy to rozbierać od razu, czy rozrząd tylko na razie wymienić, czy tłok dostał w zawór, może wymienię ten rozrząd i zobaczymy, czy po prostu zadziała, jeśli nie, to będziemy rozbierać wszystko, no bo chyba bez sensu nawet to będzie robić, jak strzała dostał. Ale ściągnę sobie tą pokrywę, zobaczę ten rozrząd. Mam chyba nowy łańcuszek, kiedyś kupiłem, także, bo miał być wymieniony, ale no niestety tak się podziało. Dobra, jak będę coś wiedział, to tam jeszcze się włączę do Was, pogrzebię tu trochę i zobaczymy, co tu wyjdzie. I cyk, silnika nie ma. Silnik w częściach. Teraz co się wydarzyło? Jak wiecie, rozrząd przeskoczył. Tak jak mówiłem, nawet nie przeskoczył, tylko okazało się, że tam na dole, na dolnej zębatce wypadł. No za luźny łańcuszek po prostu. Ten łańcuszek już ma bardzo dość. Zobaczcie sami. Ostrzela w rękach. No i za luźny był, przeskoczyło. Myślałem, że może tam się żadnej kolizja nie wydarzyła, bo mówię, jak z dołu spadł, to może po prostu tłok stanął i nigdzie tam nie walnął, ale założyłem nowy łańcuszek, bo miałem akurat na szybko. I co? I no niestety motor nie chciało odpalić, kompresja była bardzo słaba, chyba 4 bary wydmuchało i nie obyło się, było trzeba silnik wyciągać. Miałem nadzieję, że szybko pójdzie. Wyciągnąłem silnik, rozebrałem i teraz co się tu wydarzyło? No tłok na pewno z zaworami sobie się spotkał. Mamy pierwsza rzecz, wstawię Wam zdjęcia jeszcze, może widać na moment, wezmę sobie jakiś śrubokręt albo trytytkę. Widać na zaworkach, tu jest ssący i wydechowy, odbity jest tłok na zaworach. Na fotce będzie lepiej na pewno widać. Cylinder, no cylinder był zmieniany, nowy, ale już ryski ma. Kwestia moim zdaniem przehonowania tylko i tłok by mógł zostać. I teraz tu jest najgorsza kwestia, czy to poszło, łańcuszek już nowy jest założony, tak jak mówiłem. Czy poszło niżej na łożyska, na jakie mocne było to uderzenie. Chyba nie będziemy tego ruszać, bo znowu generalkę robić. Szkoda, no tu luzów nie mamy. Nie wiem czy to rozbierać, czy nie. Pogadam z właścicielem i zobaczymy. Pełno nagaru, wszystko trzeba będzie ładnie poczyścić, jak będziemy to robić. Uszczelkę kupić, bo ta jest rozerwana, tylko dla testów to założyłem. Ale jeszcze kolejna rzecz, dlaczego nie ma kompresji. Tu mamy zawór wydechowy, zobaczcie. W ogóle zero oszczędności, wylatuje wszystko. Zaraz zobaczymy ssący jeszcze, tylko sobie wytrę. Ssący też puszcza. I to grubo puszczają, wydechowy mocniej dostał chyba. Czyli trzeba rozbroić głowicę całą, wymyć, zobaczyć zawory. Zawory na pewno nowe, jak gniazda, jak to wszystko tam wygląda, bo
No ciężko powiedzieć. Dzisiaj już nie mam czasu, także no taka sytuacja nieprzyjemna. Z wymiany łańcuszka za, no liczmy 100 zł. Zrobił się remont, nie? Tak to mi łańcuszek zmienił, bo już stukało i... No niestety, bywa i tak. Łańcuszka wtedy przy remoncie, bo tu był, tak jak mówię, była góra silnika zmieniana, łańcuszka nie zmienialiśmy, bo no nie było potrzeby jeszcze, nie? Teraz po tym czasie, po paru miesiącach już tam stukał, pukał, no i wyszło jak wyszło. Automatycznie ślizgi dostały po dupie, więc ślizgi do wymiany też. No, więc co, reszta nie wiem, resztę do sprawdzenia wszystko. Dobra, taki krótki odcinek. Jak widzicie, maszyny już znikły. Kawasaki pojechało, opa odebrał układa, teraz będzie pewnie upalał. No i to wszystko chyba, nie? Porozbieram to sobie, zamówię części, może na składaniu się zobaczymy. Zresztą to zobaczę, jak to będzie. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Arka. Jednak jeszcze nie koniec. Silniczek jest, podczyściłem sobie wszystkie już powierzchnie. Będę miał gotowe. Tu też cylinder, tłok może zostać. Przechonować będzie trzeba, bo już ma takie ryski. Prowadnicy na pewno, te ślizgi do wymiany, ale rozpiąłem głowicę i mówię wam, powiem jeszcze. Zaworki do wymiany, krzywy wydech, bardzo krzywy wydech nawet, a ssący no też trochę krzywy. Także z automatu dwa zawory. Wrzucę wam filmik, jak to tam wygląda, jak się skrzywił ten zawór, bo sprawdzałem na wkrętarce. Uszczelki, no trochę się części uzbiera do wymiany, co będzie trzeba pokupić, ale nic się nie zrobi, chyba trzeba to ogarnąć i łańcuszek nowy już założony. Uszczelka tutaj pod pokrywę jeszcze musi przyjść nowa, także będziemy sobie składać. Dobra, tym razem to wszystko. Na razie.